Kolejny odcinek z Fortnite'a, dzisiaj z Kam Kamilskim, siemano. Dzień dobry, witam. No, tylko chciałem wam na początku powiedzieć, że jak użyjecie kodu Admiros w Fortnite'cie, to będziecie mieli dużego bicka, prawda Kamil? Potwierdź. Ja bym powiedział coś innego, ale... No to powiedz. Tak, to prawda. Tak, to prawda, dobra, lecimy z Prop Huntem, mam nadzieję, że seria wam się spodoba. Oczywiście wbijajcie do Kamila na kanał, subskrybujcie go, a my tutaj już lecimy. Prop Hunt, rezydencja za milion złotych, tak więc siemano. Czy ty jesteś teraz propem? Tak, ja jestem, będę się chował, a ty musisz mnie znaleźć. W ogóle zapomniałeś o czymś bardzo ważnym wspomnieć. Co to jest rezydencja? To jest rezydencja za milion złotych. Nie, nie za milion złotych. Nie? A o czym? To jak za o czymś zapomniałem, to Kamilu powiedz. Za milion... Łapce w górę. Baksów. A, za milion V-Bucksów, no tak. Dokładnie, tutaj już chciałeś oskamować. Dobra, schowałem się. Schowałem się dość nieudolnie, ale... Czy to działa tak jak... Ała, to działa tak jak w Garry's Modzie. Tak samo jak w Garry's Modzie jest tak samiutko, zmieniasz się... Lewym przyciskiem myszy się zmieniasz. HP chyba tutaj się nie traci, chociaż traci nie wiem. Traci się HP. Traci? Okej, okay, dobra, dobra. 30 dobra. HP za pierwszą pomyłkę, wiesz co. Dobra, Kamilu, jestem ogólnie... Tak, jako że to jest pierwszy twój prop hunt w ogóle i ogólnie to dam ci prowokację. Fortnite. Fortnite, oczywiście. Dobra, podpowiedź... Tego ledwo słuchać. Słyszę, jak tuptasz. Jestem hadesiaka, czymś. Dobra, to wiem. Grubaskiem. Skąd wiesz? Grubaskiem? Nie. Nie, to nie jesteś. Ojojoj, byczku, co ty tam, kurde, szalejesz. Ej, właśnie, widzowie. Sprawdzać te itemki? W sensie, bo na przykład w Garry's Modzie można było je podnosić. Czy tutaj można to nie, robić? Nie, nie można podnosić, możesz strzelać i HP nie powinieneś tracić jakoś. Tracę właśnie. Tracisz? Ale najlepiej... No to musisz tak jakby wyczuć. Najlepiej heal-offem najmniej tracisz. A wydaje mi się, że jak strzelasz z pistoletu, to nie powinieneś tracić HP, wiesz? A, tracisz. I no to domyślam się, że jesteś kaczką, tylko... Tak, jestem kaczką, zgadza się. Elo, gościu. Nie! Nie! Kurde! Dobra, runda 1 z 3, zwycięstwo. Nie wiem, czy mam zwycięstwo. W sensie wygrałeś, tak więc jeden punkcik dla ciebie, gratuluję. Minuta 48. Powiem ci szczerze, taki tip dla ciebie... Używaj tego, używaj właśnie kill-offa, żeby rozpoznać kogoś. Tak? Dobra. Tak, bo wtedy tracisz tylko 3 HP, a ja to jest pistolet, od razu się z shotgunem. I 30 HP straciłem. Dobra, to dobra. Mapa jest ogólnie duża, więc tutaj postaram się. Dobra, no, mamy musisz ogarnąć, musisz ogarnąć tutaj. Ja cię słyszę, jak tam biegasz, gdzieś tam widzę twoje kroki, więc uważaj, uważaj, bo ja tutaj jestem, no... Kurde, prosem. A właśnie, dobra. Widzowie, łapka w górę i subskrypcja na zachętę. Będę wam przypominał, bo wam trzeba przypominać. I kod w sklepie Admiros. Oj, trzeba, trzeba. Dobra, nigdy dobra. Mnie nie siema. Znaj. Nigdy. No siema. Wiem, że mogę, znaczy, wiesz, to jest dość duża willa, więc może być ciężko mi ciebie znaleźć. Ej, faktycznie traci się HP. Ja grałem w takiego prop hunta, że się nie traciło HP. Moja podpowiedź jest taka, że jestem bardzo blisko miejsca, w którym spędzasz praktycznie czas. Myślę, że to jest taka bardzo duża podpowiedź. Okej, okay. Dobra, dobra. Siłownia, siłownia. Na 100%. Siema. Ej, zostaw tę tą oponę. Co ona ci zrobiła? I ten soczek też zostaw, goście. Ale słyszałem kroki, że gdzieś tutaj byłeś. No, nie tutaj. Oj, byczku. Dobra, dobra, poczekaj, to jest hantelki, tu tak, jest do biegania. Może pomiej ten hantelek. Pokaż ile tam wyciskasz, ale ja... mówię o dużym bicku. Dobra, dobra, ale to jak kodzik wpiszą w sklepie Admiros i kupią tak, sobie jakieś itemki za V-Bucksy, to wtedy. Dobra, powiem ci szczerze, że... Ej, przestań strzelać ten. No, Orek chciał ponaparzać, co ty na to? Dobra, okej. Okay. Biorę mój młot Sowi. Siema. Bum. Au. No słyszę, jak mnie tutaj... Zostaw mi się biedne, co one ci zrobiły? Nie, ja biję książkę, nie biję misi. Dobra, gdzie jesteś? Weź, powiedz, proszę. No gwizdam ci, gościu. Gdzieś na górze musisz być. Kaszką nie ma mnie jesteś. Na górze. Dobra, nie ma cię na górze. Tak. Może ja mam za cicho grę? Ja ogólnie muszę sobie też tę grę trochę podgłośnić, szczerze mówiąc. Aha. Dobra, jak będzie za głośno, to sorka, ludzie. Dobra tam. Dobra, dobra. Ogólnie minąłeś mnie, widziałeś mnie. Tyle ci tu powiem. Jesteś kartonem, pozdro. Nie jestem kartonem, musisz wrócić do siłowni, ewidentnie. Jak to do siłowni? No, co tak to ma być? Tak to. Tym jesteś, nie? Tym?
Nie. Misiem musisz być. Misiem jesteś! Co? Halo! Ja zaraz zginę, mam 5 HP. Gdzie ty jesteś? Nie mam, ty jesteś? Nie mam, nie. Mam jeden HP, jeden strzał, jeden strzał. Zablokowałem się w kwiatek. Czy ja wygrałem, czy przegrałem? Wygrałem, 1-1, dobra. Wiesz tak. Co, za takie trollowanie to chyba łapka w górę ci się należy i subskrypcja. Zapraszam na kanał Kamila, link znajduje się w opisie. Boję się, że teraz się mi zrewanżujesz na wiązce. Tak, teraz się zrewanżuję i to będę chciał cię bardzo upokorzyć, zmieniając się w coś naprawdę dużego. Dobrze, trzymam za słowo. Ogólnie bardzo fajny, szczerze mówiąc. Myślałem, że będzie taki mniej dopracowany, jest naprawdę bardzo dobry. No, to są bardzo fajne mapki zrobione, wiesz? Tutaj szacunek dla twórców. Dobra, to chyba nie zadziała. 7 sekund. Dobra, gościu. Ja już ci mógłbym dać podpowiedź, ale będę trochę chamski i ci nie dam podpowiedzi na początek. Dobra. Dobra, szukaj. O, gdzie się mogłem schować? Czymś dużym. Gdzie się mogłem schować? Czymś dużym, naprawdę jestem czymś dużym. I ogólnie ostatnio był taki filmik na YouTubie związany z tą rzeczą. Ostatnio był u ciebie na tym, na kanale. Nie u mnie, nie u mnie na kanale, ale na kanale takiego dość popularnego. Dość popularny kanał ostatnimi czasy. Dość? Nie mam pojęcia. Może nie jest dosłownie to samo, ale tak jakby chyba wczoraj albo dzisiaj się pojawił filmik z tą właśnie rzeczą. Dość nietypową. Dość nietypową. Nie mam pojęcia. Tak jest. Masz pojęcia? Ale. Dobra, a czy mówi ci coś słowo umyj gziby? Mówi. No to chyba powinieneś już wiedzieć, czym jestem. No radź mi, że nie grzybem. No nie, no grzybem nie jestem, no nie. Ale jestem czymś dużym. Boxdelem, jesteś wielką skrzynią. Nie jestem boxdelem, blisko, ale jestem rzeczą, w której można umyć gziby. To już jest za duża podpowiedź, Dobra, ale jesteś dużą rzeczą. Tak. Dobra, zaczekaj. Ej, ja w sumie byłem w pewnym miejscu, gdzie to mogło być, ale czy... Nie, zaraz. Nie byłeś jeszcze w tym miejscu, ci powiem. Nie byłeś w tym miejscu. A okej, czy nie widziałeś mnie, dobra. A jesteś u widziałem góry, cię. Na dole. Ani tu, ani tu. Dobra, pomyśl, jakie są jeszcze miejsca, które nie są ani na górze, ani na dole. No. Jest takie powiedzenie, kupię sobie willę z... A dobra, dzięki. O. A co tak sobie tam skaczesz? Kiema, co tam? A nie, to nie ty. No oczywiście, że to nie ja. Ty. Co ty myślałeś? Wow. To też nie ja. Ziomek, we mnie się gziby myje. A ty co, jakieś w ogóle posągi strzelasz? Nie mów, że ty... Nie, zaraz. Jestem bardzo duży. Nie wiem, czemu po mnie w ogóle biegasz, ale... Nie, to też nie jesteś. No nie, no to też nie jestem ja. A, dobra. Wiesz co, wody w ciebie nie ma, więc ty. No nie dało się wody nalać, co nie? Już mówię, dobra, zostaję przy tym dużym i tyle. Ale było całkiem zabawnie, muszę przyznać. A wyniki gry mamy. Dużym boxdelem. Nie byłem dużym boxdelem. Kurka woda. Dobra, zobaczmy, przywracanie wyspy, czy to już wrzuci nas na następną rundę? Tak, nastał automatyczny start, a jakbyśmy... Możemy to odpalić od razu, czy nie? Nie, siema. Musimy poczekać. Chyba musimy poczekać. Dobra, no to zrobimy małą przerwę i widzimy się za 70 sekund. Tym razem, znowu. Dobra, szukasz? Dobra. Jest nieuczciwe, bo ja chyba... A nie, czekaj. Teraz będę ja się chował. Będziesz dwa razy szukał, zgadza się. Tak, ostatnio. No nie, nieuczciwość. Dobra, czym by się tutaj stać? Czymś może malutkim. Czymś, czym można umyć grzyby. No ile? Powiem ci, że tym, co się zmieniłem, raczej grzybów nie umyjesz. Chociaż na upartego dałoby radę, tak myślę. Dobra, lecimy. Dobra. To będzie szybka runda. Ta. Dobra, tutaj chyba nic się nie zmieniło. Chociaż nie, żebym jakoś pamiętał super te mapy. Czekaj. Dobra. Gdzie ty jesteś? Jestem. Ja będę cię próbował stalko. A dobra, to nie, to możesz mnie obserwować, to ja nie chcę. Ale musicie widzowie przyznać, że mamy kozacką willę za 1 000 000 V-baksów, co nie? Dokładnie. No tutaj też. Ale chodzi. Wynajęliśmy ją tylko na jeden nagrywki, bo nie stać nas. Tak, na jeden odcinek tylko zostało wynajęte.
Ej, tu też cię nie ma. Ej, tu jest green screen normalnie, gaś. Tak? O kurde. Tak. O Jezu, a, słyszę jak tu ptasz sobie. No ja ogólnie jestem... Też słyszałem jak ty tu ptałeś z kolei. Ale gwizdzę na ciebie teraz. Wy gwizdujecie. Ej, jesteś tylko blisko. Ja nigdy nie potrafię na słuch grać. Czy to w CESie, czy w jakimkolwiek więc... Znaczy, wiesz co, nie znajdziesz mnie, bo tak naprawdę byłem na dole. Pod tobą, no, dlatego ci się tak wydawało. To super. Czy jesteś na dole, krótko mówiąc. Dobra, zmieniam się w coś innego jak coś, bo wpadłem na lepszy pomysł. Boję się tych twoich lepszych pomysłów. Odpowiedź jest pro... O, tu nie można wyjść, o kurde. Rozpadam się. Jerkę zbugowałeś. Gdzie ty jesteś? Na dole cały czas. Dobra, podpowiedź dla ciebie jest taka. Gaz, gaz, gaz. I gonna step on the gas tonight. Na. Cicho, samochodziką. No, ogólnie jesteś w złym kierunku. Dobrze idziesz, teraz nie tutaj, w drugim stronę. O, tu prosto. Tak, 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 i tam jest garaż gdzieś. O, tam jest garaż, ale tam mnie nie ma jak coś, tylko tam się zmieniłem. Ale jestem ogólnie gaz, 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 więc tak jakby... Czekaj. No musisz, tak jakby... Ej, co tam rozwalasz mi garaż, gościu? Czy ty uciekłeś, czy mi się wydawało? Nie, mnie już tam nie ma, przecież mówiłem ci, że tam mnie nie ma. Aha, planowałeś mnie. Tak, w sensie powiedziałem ci, żebyś garaż znalazł i zobaczył jak wygląda gaz. A bardziej gasolin. Aha, jestem. Okay. Dokładnie tak, jestem kanistrem. Dobra, z kanistrem dobra. Benzyny. Teraz muszę cię znaleźć. No, dokładnie. Nie, ty nie jestem, ty nie jestem. A co podpalam? Blokowałem się o hadesiaka, dlaczego mi to zrobiłeś, Damian? Kurde, skąd wiedziałeś, że tym jestem? My się ruszałeś, tak jak się drgałeś. Ale się dałem porobić, masakra. Dobra, teraz ja szukam. Widzisz, kurde? Nie było łatwo. Muszę się zrewanżować za te wszystkie tutaj krzywdy. Just do it. Dobra. Ja tu już jestem gotowy. Jak bardzo chcesz trudnego mieć propa tutaj do znalezienia? Bardzo łatwego. Bardzo łatwego? Dokładnie. No to będziesz miał trudnego. Dobra, wiem. No, dawaj. Ojoj, 10 dobra, sekund nie masz. Nie dam rady w to. Będzie jakaś fajna podpowiedź, bo to jest tak jakby najważniejsze, żeby fajne podpowiedzi tak, dawać. Okej, okay, dobra. Dobra, to nie jest kryjówka, jakiej bym oczekiwał, ale dobra. Mhm. Dobra, siemka. Dobra, moja podpowiedź jest taka. Jest to związane z bardzo popularnym ostatnio filmikiem. O tak, no oczywiście, który pojawił się na YouTube. Widzę, że teraz mnie trolujesz. I... mówi ci coś grzyby? Dzięki. Dużo mi to mówi, grzyby. Tak. Ale totalnie nie wiem, na razie tutaj wszystko wydaje się w porządku. Słyszę cię jak tucasz. O, witam w mojej kuchni. Siemka. Kuchnia? Tak, to jest kuchnia. Siema, musisz mi widzieć. Ej, kosz jest za tobą, halo, gość. Dobra, ty już tam nie troluj, wiem, że gdzieś tu się chowasz, jesteś jakimś pucharkiem. Nie jest Brawl Stars, na pewno. Co ma pucharek do grzybów? Jesteś multicookerem, gościu. Nie jestem multicookerem, od pana Karmowskiego, zostaw mnie w spokoju. Dobra, to nie wiem, czym jesteś. Może... Wróć do kuchni na chwilę. Nomć. Ale nie musisz tyłem chodzić. Muszę. Miałeś do kuchni wrócić. Nie, już za późno. Wiem, że tu gdzieś siedzisz pewnie. Dlatego nie chcę... Nie odpuszczać. O. Jaka cisza, jak się skupił. Nie wiem, bo totalnie... Boxdelem jesteś? Nie, to nie wiem, czym jesteś. No siema, co tam? Czemu się pojawiłeś tutaj przede mną? Ara, gościu. Co to było? Wyszedł boksy po prostu tutaj wielki, o co chodzi? Jeden do jednego. Ja chciałem tak strolować, tak stopniowo się pojawiać twarzą, ale już nie dałem. Aha, okej. Okay. Byłem strasznie wolny, a początkowo chciałem być regałem na książki, ale był zbyt duży i nie mógł się wpasować za bardzo w tłum. No tak, zbyt duży regał. No tak, tak, dobra. Nie wiem, w co się zmienić. Totalnie nie wiem, po prostu nie wiem. Dobra, będę tym, YOLO. Zmień się w coś prostego, bo nie chce mi się ciebie szukać. Dobra, 2 sekundy i lecimy.
No to będzie głupie. Dobra. Jak się na to złapiesz, to ja nie wiem. W sensie jak się, no jak się dasz nabrać na to, to ja nie wiem, Kamilu. Nie mam pojęcia. Pamiętaj, że mapa jest całkiem spora. No. Dawaj, ja czekam. Ja czekam, a widzowie wpisują kod Admiros w sklepie w tym właśnie momencie Fortnite i kupują sobie epickie rzeczy. No. To chciałem powiedzieć ważnego. I zapraszam na kanał Kamila, bo on teraz mnie tak jakby nie znajdzie, więc możecie sobie u niego obejrzeć jego perspektywę, jak tutaj jest właśnie ośmieszony jest trochę, jak ja go tutaj właśnie ośmieszam, zmieniając się w bardzo dużą rzecz i on nawet nie ma pojęcia, gdzie jestem. A jestem w pokoju gościnnym. Chociaż mamy naszą willę wielką, więc ciężko powiedzieć, gdzie tu jest pokój gościnny. W pokoju gościnnym, no to podpowiedziałeś. No takim bardzo gościnnym, takim no bardzo gościnnym, nie takim z telewizorem, ale taki z... Okej, taki... Już jest za duża podpowiedź. Ogólnie... No to jest duży pokój i można tutaj grać w gry, grać na pianinie, można grać w pokera, los ze mną grać w pokera i tak dalej. O, siemka, dzień dobry. A, tu już mnie nie ma akurat. Dzień dobry, witam serdecznie. Nie kłamię. Ta, no. Znaczy ogólnie... Nie wiem, co mogę powiedzieć. Jest tutaj jedna rzecz, która totalnie nie pasuje, że tak powiem. Naprawdę? Ja to już była za duża podpowiedź, bo ci powiedziałem, że jedna rzecz nie pasuje, XD. Ten obraz tak chyba spada jak. No on tak jakby się urwał, to miał przyjechać tutaj gościu od obrazów i go powiesić na nowo. Ale więc nie tak jakoś wyszło. No dobra, to kończymy ten odcinek, chyba że jest jeszcze runda jakaś. Nie, już nie ma rundki. To jak wam się podobają, to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję na zachętę na naszych kanałach i widzimy się w następnym odcinku. Coś, Kamilu, chciałbyś powiedzieć jeszcze fajnego na koniec? Nie. No, to nie, trzymajcie się, cześć. Cześć.